Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Grzegorz, jestem nauczycielem fizyki w jednym z liceów i chciałbym Was zachęcić do obejrzenia zawartości mojego kanału na YouTube. To był początkowo kanał, na którym publikowałem swoje mecze tenisowe. Jestem trzykrotnym wicemistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej, to takie moje hobby. Ale w czasie nauczania zdalnego pomyślałem, że wykorzystam tą swoją stronę dotyczącą tenisa do nauczania właśnie fizyki, myśląc, że to będzie trwało tam tydzień, dwa, może miesiąc. No, okazało się, że z przerwami to było 2 lata i uzbierało się tyle lekcji, że postanowiłem je posegregować właśnie w playlisty i tu właśnie macie zawartość tą uporządkowaną od mojej strony i są tu playlisty z poszczególnymi działami fizyki. Tu macie właśnie bilans cieplny, potem optyka geometryczna, pole magnetyczne, fizyka jądrowa i atomowa, termodynamika, prąd elektryczny, pole grawitacyjne, fale mechaniczne, pole elektryczne, ruch harmoniczny, ruch obrotowy bryły sztywnej, dynamika i kinematyka. Później będzie szczegółowo opiszę zawartość poszczególnych tych playlist. Dodatkowo jeszcze mamy tu lekcje powtórzeniowe do matury, po polsku o teorii względności, lekcje z matury próbnej, omówienie matury próbnej i arkusze maturalne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Również są tu lekcje nagrane po angielsku. Akurat ta playlista zawiera wszystkie lekcje, które nagrałem po angielsku i zawierają między innymi właśnie elementy teorii względności. A osobno również są lekcje właśnie z kinematyki i dynamiki po angielsku i taka playlista bardzo ważna o wszechświecie. Zachęcam do jej oglądnięcia. I tu przykładowo, gdybyście otworzyli playlistę z jednego z działów, to na początku najczęściej jest taka lekcja nagrana w klasie, ale te pozostałe lekcje są nagrane właśnie w takiej formie, czyli kartka papieru A4, notatka i tylko słychać mój głos i czasami tam rękę i z długopisem pokazuję, wyjaśniam. No ponieważ to była praca hurtowa, ja musiałem w ciągu jednej nocy nagrać 4-5 lekcji w tym pierwszym okresie. Tu są właśnie, tu jest playlista z tymi lekcjami powtórzeniowymi, które nagrywam już później, przygotowując właśnie tą stronę do użycia przez wszystkich, nie tylko przez moich uczniów. Więc tu macie po prawej stronie właśnie te lekcje takie przekrojowe z poszczególnych działów, najważniejsze, z pola grawitacyjnego, kilka lekcji z kinematyki, z ruchu obrotowego bryły sztywnej, pole magnetyczne, oczywiście ze wszystkich działów te najważniejsze rzeczy tam są. Te lekcje są dość długie, czasami nawet godzinne. Tu możecie zobaczyć po prawej stronie zawartość. Potem, gdy zakupiłem taką małą tablicę, taką czarną, którą widzicie na samym dole, to zacząłem nagrywać również w domu takie lekcje do szczegółowe, potrzebne do zdawania matury. To już nie były aż tak przekrojowe, po prostu to były znacznie zadania jakieś takie typowe, bardzo ważne. Co prawda ta tablica jest mała, ale wtedy jakość głosu jest lepsza, bo to było nagrane w domu, czyli bez takiego pogłosu. Także to jest ta playlista z lekcjami powtórzeniowymi. To jest ta jedna playlista z lekcjami, na których omawiałem maturę próbną, czy rozwiązywałem zadania z matury próbnej. Tu jest 10 tych takich lekcji. Moja kamera właśnie dzieli nagranie na fragmenty 16-minutowe, dlatego często jedna lekcja się nie mieściła na jednym takim filmie. Także że dlatego dobrze jest oglądać te filmy, te lekcje wchodząc z tych playlist, ponieważ tam one są ułożone w tej właściwej kolejności. To jest ta playlista z lekcjami z kinematyki, z dynamiki po angielsku. Takie podstawowe lekcje. No i to jest ta playlista, którą polecam, z 10 filmów o wszechświecie po angielsku. Akurat na tych filmach nagrywanych po angielsku jest zawsze, znaczy są
napisy angielskie, ale akurat na tej playliście również są napisy w języku polskim, trzeba tam przyłączyć w ustawieniach. No, bardzo ciekawe filmy uważam i dość kontrowersyjne, rozwijają po prostu wyobraźnię, to jest bardzo istotne. Następnie to są te lekcje znaczy z teorii względności, ale tak, playlista zawiera wszystkie filmy, które nagrałem po angielsku, jest ich chyba tam 20, zaraz tu po prawej stronie możecie to zobaczyć. Jeszcze mam tam za jeden niżej, o właśnie tu widzicie teraz te lekcje z dynamiki kinematyki i poniżej te lekcje o wszechświecie, które były w osobnych tych playlistach. Tak chciałem, żeby w jednym miejscu były wszystkie te lekcje po angielsku nagrywane. Na wszystkich są napisy w języku angielskim, a na tych lekcjach znaczy w tych filmach o wszechświecie również w języku polskim. No, dodatkowo jest ta playlista z tymi najciekawszymi moimi meczami tenisowymi z różnych ważnych turniejów, jak ktoś tam sportu uprawia, to może też to obejrzeć. I dodatkowo w nagrodę, jak ktoś już się znudzicie fizyką, to są jeszcze filmy, znaczy są dwie playlisty z najlepszymi piosenkami z tych konkursów Voice Kids i również najlepsze piosenki w historii ludzkości. To jest mój wybór, znaczy na playliście Best Songs. Uważam, że możecie, tu z prawej strony możecie zobaczyć, co tam się znajduje, a najlepiej po prostu wejść na tą stronę i powolutku wysłuchać tych piosenek. Uważam, że dobór jest bardzo, bardzo dobry. Tak więc to wszystko z mojej strony. Proszę korzystać, wszystko jest za darmo. Dla mnie zostaje satysfakcja. Jeżeli to uznacie, że to jest za słabe, to po prostu poszukajcie czegoś lepszego, a jeżeli ktoś uzna, że mu pomogłem, no to bym bardzo prosił o subskrypcję kanału.